Dzień dobry Państwu. W 14 odcinku będziemy dalej męczyć temat szablonów i menu w module. Teraz chciałbym Państwu pokazać troszeczkę inny szablon i inną bibliotekę. To jest szablon freemium. Darmowy szablon, więc możemy z niego korzystać bez problemów, oparty o bibliotekę Expose. Jest to zamontowane na takiej mojej stronie, która się nazywa Presel Page i o niej będziemy jeszcze mówić, czym są Presel Page, kiedy przejdziemy do pozycjonowania. Ten szablon freemium jest bardzo ciekawym szablonem, ponieważ ma świetną bibliotekę ze sobą. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy style. Mamy predefiniowalne style lub możemy włączyć własny styl. Włączając własny styl mamy do dyspozycji możliwość zmiany barwy, tła, jak i innych subelementów strony. Popatrzmy. Włączyłem własne czcionki. Tło zielone jest. Zobaczmy, jak widać naszą stronę z zielonym tłem. Jeszcze jej nie widać, bo nie zapisaliśmy. Odświeżmy. Jest. Zielone tło. Proszę zwrócić uwagę. W szablonach, które Państwu proponuję, bo szablonu BIS 2, BIS 5, Atomic nie lubię. Właśnie z tego względu, że no niestety, jak początkujący webmaster, trzeba znać bardzo dobre, że HTML. A tutaj z takiego sobie czegoś wybieramy kolor i mamy krwistą czerwień. Zapisujemy. I żeby nie być gołosłownym, zobaczmy, jak nasza strona wygląda. Krwistej czerwieni, aż poczach daje. Oczywiście zmiana kolorów tutaj dotyczy całości, ale możemy zmieniać poszczególne elementy. O tych poszczególnych elementach zaraz sobie porozmawiamy. Czyli mamy tutaj, włączymy własne style i zapiszemy, żeby mi Presel ładnie działał. Teraz przejdźmy do layoutu. Layout, jak mówiłem, to jest układ strony. Twórca danego szablonu przewiduje, gdzie, jakie moduły będą i gdzie będzie główna sekcja komponentu, czyli wyświetlania głównej treści. Jak zobaczyć, jaki jest układ tego szablonu? Spróbujmy zamknąć to i zobaczmy sobie podgląd. Włączmy podgląd. To akurat mam po angielsku. Nie potrzebowałem tego tłumaczyć. Szkoda czasu dla Presli. Przejdźmy sobie tutaj do templates. O, przepraszam, bo sobie go wyłączyłem właśnie. Włączony, enabled, dobrze. I już sobie popatrzmy. Proszę popatrzeć. Tak twórca tego szablonu przewidział ułożenie modułów. W modułach możemy wstawiać bardzo różnych elementów, które wyświetlają treść lub powodują interakcję, umożliwiają interakcję użytkownika przeglądającego stronę ze stroną. Ta interakcja może być w postaci menu, czyli użytkownik klika na menu, tak jak tutaj, i wyświetla mu się coś innego w tutaj głównej części strony. Proszę popatrzeć. Tutaj mamy rząd row, header, top i tak dalej, nie? Main top. Teraz popatrzmy sobie na nasz szablon. Przejdźmy do styli. Otwórzmy nasz szablon. I zobaczmy layout. Proszę zobaczyć. Możemy sobie ustawić lewo-prawo, oczywiście. Ustawić sobie szablony dla iPhone'a czy Androida. Szerokość szablonu tylko przesuwając, nic nie musimy zmieniać. Po prostu przesuwamy tutaj sobie i nam szablon zmienia swoją szerokość.
Lewą kolumnę, prawą kolumnę. Pamiętają Państwo, przed chwilą mówiłem o tych rufach, haderach, topach. Tu możemy ustawić szerokość poszczególnych elementów lub zjeżdżając do zera wyłączyć go zupełnie praktycznie. Tak samo content top, content bottom, czyli to jest dokładnie to. O, te elemenciki tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery po 25%, czyli teraz są proporcjonalne. I tak sobie możemy personalizować ten szablon. Przejdźmy do jeszcze fajniejszej opcji personalizacji, czyli do typografii. Tutaj mamy możliwość wstawienia kilkunastu różnych czcionek, które są dołączone niejakoby do tego szablonu. Proszę zwrócić uwagę, że możemy sobie te czcionki włączyć, wyłączyć, własne style wstawić, jeżeli ktoś się zna, ale wystarczy zmiana czcionek dla całej sekcji, dla menu. Możemy mieć oddzielną czcionkę, tak więc nie jesteśmy skazani na podstawowe czcionki. O pozostałych opcjach na razie nie będę mówił tego szablonu. Dobrze. To jest jeden z szablonów opartych o taką fajną bibliotekę, gdzie nie trzeba znać HTML, CSS i tak dalej, żeby go sobie w jakiś sposób spersonalizować. Podobnie wstawiamy logo, jak pokazywałem Państwu w poprzednich odcinkach. Zamknijmy to. Tak to wygląda. Odświeżmy. O, już. Dobrze. Teraz wróćmy do naszej strony, którą tworzymy wspólnie. Popatrzmy, jak szablony wyglądają jeszcze raz w Gentry i kwazarze naszym. Pamiętają Państwo style? Tutaj jest to troszeczkę inaczej. Tu mamy layouts, czyli też usytuowanie tych rzeczy, które były tam. Państwo widzą, jak poznamy kilka modułów z wyjątkiem, kilka szablonów z wyjątkiem Joomla Art, który ma to troszeczkę inaczej rozwiązane. Okaże się, że filozofia działania jest bardzo podobna bibliotek. Dobrze. Przejdźmy tutaj. Styli. Mamy podgląd wyłączony. Włączmy sobie podgląd. Zapisz ten podgląd, będzie nam potrzebny do tego, abyśmy mogli wstawić kolejny moduł. Popatrzmy. Możemy tak naprawdę wstawić tutaj w każdy z tych elementów, tutaj jest lepiej widoczny, tak jak mówiłem, moduł. Tutaj też. Więc spróbujmy wstawić drugie menu. Tu mamy menu góra-dół, czyli pion, a wstawmy menu poziome. Wstawmy je gdzieś tutaj przy headerze B, przy naszym logo header B. Dobrze? Więc przystąpmy teraz do produkcji nowego menu. Wcześniej tworzyliśmy elementy, odnośniki w już istniejącym menu. Czyli mamy menu i jak widać mamy jedno menu. Kliknijmy na projektanta menu i utwórz menu. Nazwijmy je menu poziome. I tutaj też menu poziome. Dobrze. Mamy już menu poziome. Klikamy zapisz i zamknij, to już więcej nam nic nie będzie. W systemie istnieje menu, ale ono nie będzie wywoływane. Dopiero musimy podłączyć moduł do tego menu, który usytuujemy na stronie. Czyli rozszerzenia, moduły, utwórz nowy i tutaj szukajmy menu. Jest. Wybierzmy nasze menu poziome. Napiszmy. Ukryjmy, nie chcemy, żeby się pokazywał nam tytuł, wybieramy pozycję. Oczywiście to menu możemy wstawić w każdą z tych tutaj pozycji, ja akurat wybieram sobie header B, bo mam taki humor. Więc szukam sobie tutaj tego headera B, obok logo, żeby było i zapiszmy.
Pokażę Państwu ciekawą rzecz. Czasami się nowicjusze na tym łapią. Klikajmy zapisz i zamknij. Oczywiście sprawdziwszy wcześniej, że wszystko jest ładnie opublikowane. Do tego jeszcze wrócimy moduł. Dobrze. I zobaczmy naszą witrynę. Nie ma. Powinien być mniej więcej tutaj. Właśnie specjalnie zrobiłem kolor. Nie ma. Dlaczego menu nie ma? Bo nie ma w tym menu żadnej pozycji. Proszę pamiętać, to stworzenie menu bez pozycji nie powoduje, że to menu od razu się wyświetli. Bo się nie ma co wyświetlić, prawda? A więc musimy dodać pozycję, czyli menu, menu poziomy, otwórz pozycję menu. A to wybierzmy sobie jakiś tam artykuł pojedynczy. Wybierzmy stąd artykuł, żebyśmy już tak to szybko pierwszy, czyli... Dobrze, oddamy art. Menu poziome. Pamiętajmy, tu wybieramy, w którym menu ma być ta pozycja. Menu poziome teraz. Bo możemy tę pozycję przypisać tu, ale my do menu poziomego przypisujemy. I klikamy zapisz. Weźmy naszą stronę. Art. Jest. O, widzimy, jak ładnie miga. W szablonie BIS i w konkurencyjnych kursach nie można zrobić czegoś takiego, żeby tutaj nam zjeżdżało na dół, tak fajnie się rozwijało do dołu, tak ding, 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 prawda? To jest bardzo ciekawe, ale jak to zrobić? Już w kolejnym kursie, w kolejnym odcinku 15.